Marek Matyja, po przegranej walce na punkty z Jankiem Cierklewiczem, no niewątpliwie ten rezultat to jest dla Ciebie rozczarowanie, bo chyba nikt nie widział takiego rezultatu. Walka nie była zresztą może najlepsza w moim wykonaniu, ale i nie przegrałem, w żadnym wypadku. Znaczy, ty jesteś zdania, że walkę powinieneś wygrać, tak? Oczywiście. Co był największy problem dla Ciebie w walce z Jankiem? No wiesz, jednak ja rok nie boksowałem, troszeczkę tego czucia w ringu zabrakło, bo za dużo chcieństwa, za mało swobody, no ale kurwa, nie przegrałem walki. Miałeś podobno bardzo dobre sparingi z Oslajsem Iglesiasem, gościem, który tam na sparingach wszystkich kładzie. Ale to wcześniej, nie teraz. Nie teraz, bo... To, a właśnie, jak wygląda przygotowanie? To jest tak, że zlekceważysz to Janka? Nie, absolutnie, tylko że u mnie to wyglądało tak, że... W styczniu zadzwoniłem do promotora, chciałem boksować, oni tak przekładali z marca na kwiecień, na maj, na czerwiec. W końcu ja już miałem zabukowany wakacje, bo w czerwcu się 3 dni przed walką. No właśnie, tych przekładek to było kilka, nie? Tak. I później była propozycja boksowania z Jankiem w Mrągowie, ale już miałem wakacje zaklepane, więc pojechałem na wakacje. Wróciłem, zacząłem się przygotowywać. Nie wiedziałem takiego terminu, bo też nie byłoby nic, co jest pewne i do czego można się przygotowywać. No ale kurwa, co, przygotowałem się solidnie, dobre sparingi, dobre przygotowania. No i tyle. No dobrze, co się stało? Zawiedli sędziowie twoim zdaniem? Ty zawiodłeś? Czy Janek Cierklewicz był lepszy niż sądziłeś, że będzie? Nie wiadomo, że ja też zaboksowałem jak na siebie słabo, ale nie przegrałem walki. W żadnym wypadku nie uważam, żebym tą walkę przegrał. Rewanż to jest coś, co chciałbyś zrobić? Bo chyba walka by się obejrzała. Tak. Chciałbym rewanżu i wygrać to już normalnie. W sensie nie czekać na sędziów. No właśnie. Dobra, dzięki.